miesiąca. Ja Wam już to zapowiadałam, więc już końcówka lutego i wypadałoby porozmawiać właśnie o tutaj, o kosmetykach, które skradły moje serce, albo powiedzmy były używane, i serdecznie chciałabym Wam polecić te kosmetyki. Słuchajcie, nie będzie wiele tutaj z pielęgnacji, ale dotknę tutaj tematu też pielęgnacji. Natomiast będzie tutaj głównie o kosmetykach, które uważam, że warto zakupić albo rozważyć zakup i które gorąco Wam polecam. Patrzę tutaj z boku, bo chyba zapomniałam jednej rzeczy, która uważam, że jest piękna i chciałabym się z Wami podzielić, ale najwyżej jakoś wetnę to w montaż. Słuchajcie, pogoda jest piękna, mam więcej energii, dlatego jestem bardziej zmobilizowana, jak widzicie, dzisiejszy odcinek jest. Tak jak sobie tutaj planowałam właśnie zrobić takie odcinki i trzymać się tego schematu dwóch odcinków w tygodniu, chociaż jest mi bardzo, bardzo ciężko, ale mam nadzieję, że przez jakiś okres naprawdę tutaj będą się te odcinki regularnie, więc wspomóżcie mnie, dopingujcie mnie. Jest mi bardzo miło, jak otrzymuję od Was tyle fantastycznych komentarzy. No i przystąpmy do dzieła, bo ja się rozgadam to o czymś innym. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o pielęgnację, zacznę szybko z pielęgnacji. Na moim stole, w mojej, że tak życiu, dużo się nie zmieniło. Wiecie, że jeśli chodzi o twarz, ja jestem osobą bardzo stałą, ale w związku z tym, że tak jak wspomniałam, robi się bardzo, bardzo ciepło, no i wypadałoby jakby tutaj zadbać o to ciało, więc oczywiście Wam opowiadałam, że ja używam cały czas balsamu i nieważne, czy ja jestem bardzo zmęczona, czy padam, ale ja muszę się nasmarować, to ciało mam jednak wysuszone i bardzo chętnie sięgam po balsamy, ale w związku z ciepłem i tym, że niedługo przecież zbliżają się wakacje i wszyscy planują wakacje, to sięgnęłam znowu po krem antycelulitowy. Słuchajcie, wydaje mi się, że nie ma kobiety, która nie ma celulitu i w związku z tym, mimo że ja staram się prowadzić zdrowy tryb życia, wzięłam tutaj stepper i zaczynam trochę stepować i słuchajcie, używać maszyny, żeby wspomóc tutaj, tak powiem, rezultat dolny, bo planuję wakacje w bikini. Słuchajcie, to sięgnęłam pod Cellulin Inov. To jest intensywny balsam antycelulitowy, czyli zapobiegający tej pomarańczowej skórce. On wygładza takie nierówności skóry, rzeźbi też to ciało. Ma bardzo fajny zapach. Jak widzicie, jak już prawie skończyłam, Wam nie będę pokazywać te nasadki, bo jest okropna. Ja będę miała wytrzeć, ale słuchajcie, masażuję się codziennie. Właśnie i piszą, że po 4 tygodniach jest rezultat. Ja pracuję dla Sisleya. Rzeczywiście sprzedawałam dość dużo tych produktów i wydaje mi się, że one się sprawdzały u moich klientek. Natomiast ja osobiście staram się używać dużo balsamów, to ciało jest dość gładkie, ale taka jedność, takie wygładzenie tej pomarańczowej skórki przyda się nam zawsze. Wydaje się, że niezależnie, tak jak powiedziałam, od mojego zdrowego trybu życia, jednak gdzieś tam jest ta nierówność skóry, zresztą człowiek się starzeje, także gorąco Wam polecam, ja bardzo lubię, ja zauważam, że ta gładkość skóry jest cały czas i naprawdę pomaga Wam wyrównać tą tkankę lipidową, która jest nagromadzona pod skórą. Następną rzeczą, która jest nowa, ja nie wiem, czy ja wspomniałam, chyba wspomniałam w odcinku w zeszłym roku, to jest pianka z serii Erin, to jest jakby pod, jakby to powiedzieć, nowy rozdział, jakbym powiedzieć, w Estée Lauder pielęgnacji. Erin, czyli jak dobrze pamiętam, wnuczka właśnie założycielki, założyła serię zapachów. Ja Wam polecałam jeden zapach, który naprawdę mi się podoba i ten nowy, który teraz wiecie, jest wspaniały, ale to cicho szła. On chyba już jest w sklepach. Warto go, bo, że tak powiem, powąchać. Słuchajcie, to jest rewitalizująca pianka do mycia twarzy. Ja się w niej zakochałam, zakochałam się w całej tej serii. Teraz wyjdzie spa do ust, które będzie oferowane przy kanterach Estée Lauder. Ja też się nie mogę doczekać, ja już dostałam te stery, natomiast nie mam produktów i kobiety pytają, ale wracając tutaj do tej pianki, z tej serii jest jeszcze olejek, jest balsam do ust
I z tego co pamiętam, jeszcze jakiś krem. Ja nie używałam tego, natomiast mam ochotę na olejek, ale mam jeszcze olejek z Sisley, więc nie będę tutaj modyfikować. Natomiast ta piankowa odsłona pielęgnacji twarzy, w sensie mycia twarzy, jest fantastyczna, pięknie pachnie i po prostu czuje się człowiek tak luksusowo, że tak powiem, a rzeczywiście rewitalizuje skórę, także ja gorąco Wam polecam. Ucięłam, bo zapomniałam dwóch kosmetyków i tak się rozglądałam nerwowo, że to nie przekrwa. I to by było w tyle z pielęgnacji. Jeżeli chodzi o zapachy, ja używam dwóch. Jestem zakochana, wiecie, w Miss Dior. Teraz używam tylko i wyłącznie Silky Body Mist, dlatego, że skończyłam pełną butelkę ta Miss Dior Blooming Bouquet i bardzo lubię też tą wodę, ja ją kupiłam na Wolnosłowie, mam dwie, więc muszę ją zużyć, ale to jest ten sam zapach jak Miss Dior Blooming Bouquet, ja ją używam chyba już 2-3 lata, znaczy używam tego zapachu, ciągle do niego wracam, uwielbiam, 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 wielka piątka. No i słuchajcie, moja nowa miłość Tom Ford Soleil di Positano. Tam wczoraj koleżanki chciałam czytać, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać, słuchajcie, no, z moją pamięcią już jest nie tak. Nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich nazw Tom Forda, a naprawdę wsiąkłam jakby w ten świat. Nie pracuję dla nich, ale po prostu bardzo lubię te kosmetyki i chętnie tu bym odświeżyła pewne rzeczy. Słuchajcie, to jest unisex. Ja Wam mówiłam w ostatnim odcinku, czy w zeszłym tygodniu, czy jakoś tak właśnie w tym miesiącu, przepraszam. I zastanawiam się, dlaczego polecają, że to jest all over body, czyli do całego ciała, a nie można pod pachu używać. Muszę się zapytać tu konsultantki właśnie Tommy Forda, dlaczego, bo mnie bardzo intryguje. Ja uważam, że to nie jest to, że jesteśmy nadwrażliwe, bo wszystkie tu dezodoranty używane pod pachę też mają alkohol i to ma działanie antyseptyczne. Ale słuchajcie, ale to nie o tym. Ten zapach jest po prostu zniewalający. Jak ja nie lubiłam uniseksów, jak ja nie lubiłam po prostu takich dla mężczyzn i dla dam, tak to, typu, tak to naprawdę kojarzy mi się z takim latem, albo ja tak chcę to lato, że po prostu to jest tak wspaniały zapach. Obejrzyjcie odcinek, o którym Wam mówię. I to był taki zapach kupiony w ciemno. Ja czekam na jeszcze dwie inne odsłony, więc Wam pokażę. Ale po prostu jest strasznie, strasznie chodzący za Wami, jeśli go spróbujecie. Mój syn też bardzo go lubi i powiem Wam szczerze, że mi po prostu podkrada. Ale tak jak mówię, jest to unisex, więc i dla mężczyzn, i dla kobiet. I słuchajcie, naprawdę tutaj cały dzień. Jest fantastyczny. To jest moje naprawdę plus, 5+. Następną rzeczą z Tommy'ego Forda jest podkład. Ja go omawiałam w zeszłym odcinku. Zapraszam, kto nie widział. To jest podkład taki w sztyfcie, w sticku, ale bardzo ładnie można go sobie na twarzy. Daje taką zrewitalizowaną, piękną, zadbaną twarz. Kto jest ciekawy mojego review, zapraszam do odcinka. Ja Wam dam link pod tym, pod moim filmem, albo nawet tu zalinkuję. Także będziecie mogli od razu kliknąć i przejść do tego odcinka. Słuchajcie, naprawdę niewiarygodne. Czekam, żeby też przetestować ten podkład, ten Traceless Foundation, w takim, ten płynny. Ale wiem, że ten jest świetny znowu jako concealer, dlatego był pierwszym jakby, który kupiłam. Ja nie lubię zmieniać podkładów, ale czemu nie? Mam swoje uznane, czekam na Guerlain, ten nowy, o którym cała blogosfera właściwie pisze, bo był wielki launch. My go też już mieliśmy w Selfridges i ukazały się w innych sklepach, dlatego ja czekam gorąco, żeby go też zrecenzować. Ale tak jak mówię, jesteście ciekawi tej recenzji, zapraszam do odcinka. Trochę mało odsłon, lubicie podkłady, zajrzyjcie. Także to jest też mój ulubieniec lutego, oczywiście o tym. Też w poprzednim odcinku razem omawiałam z Tommy Fordem. Fantastyczna odsłona, jest już w sklepach. Słuchajcie, jest dużo odcieni, jest 32 odcieni, ja sprawdziłam. Któraś z Was pytała mnie, że używa jeden W1, ten Cool Bond. Ja wiem, że jest ten odcień w pudrze też. Być może niektóre sklepy go nie mają. Ja jeszcze nie dostałam całego asortymentu. Ale one są tak samo kolorystycznie dobrane jak ten podkład płynny. Fantastyczny. Zobaczcie review, też Wam zaraz zalinkuję. I słuchajcie, następną rzecz. Pomadka. Pomadka jest Lauder i mam ją dzisiaj na twarzy. Na twarzy, na ustach.
Słuchajcie, to jest Gift with Purchase, więc to, nie, to jest pełnowymiarowy produkt, ale nie w tej pięknej obudowie. Ja po prostu dostałam do EDS Loader, żeby to spróbować. To jest serii NV 420 Rebellious Rose. Bardzo popularny kolor takiego klasycznego różu zmieszanego z czerwienią. Jest bardzo twarzony, ja go bardzo lubię i usta są takie plump. Też gorąco Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś takiego klasycznego. I ostatnie dwie rzeczy. Bo się rozgadam. Ja Wam pokazałam z nowości Baby Girl Bronzing Powder z Maka. Jeszcze nie starcie ten wzorek, słuchajcie. On wydawał się, że ma takie drobinki, ale jest segmentowy, jego mam dzisiaj na twarzy. Słuchajcie, jest fantastyczny, bardzo szybko się blenduje, nie robi żadnych plam, lekko rozświetlający, nie ma tych drobinek, więc jest taki trochę zmatowiony. Gorąco polecam, ja go zrę. Ja bardzo lubię w ogóle rozświetlacze i bardzo lubię bronzery i ten naprawdę bardzo mi przypadł do gustu. Polecam, jeśli jeszcze gdzieś jest do dostania, na pewno w outletach albo na stronie Maka jest. No i paletka, o której Wam mówiłam. Ta paletka dopiero zajrzy do perfumerii. To jest Pure Envy Estée Lauder. 12 kolorów. Tu są na drugiej stronie omówione, czy one są Sparkle Matte, czy Metallic. Więc jest taka różna proporcja. Słuchajcie, jej już dotknęłam kilku. Ciągle je użyłam. Używam ten kwadrat. Mam dzisiaj na oku razem z tym i tym. Bardzo lubię te matowe. Słuchajcie, świetnie się są napigmentowane i mam je na oku. Nie wiem, jak te metaliczne dopiero sprawdziłam, ale bardzo, bardzo je lubię. Polecam, szukajcie w perfumeriach, one dopiero wyjdą. Dotknijcie, dajcie mi znać. Ja osobiście bardzo lubię taki miszmasz, kiedy mamy takie matowe z metalicznymi i z drobinkami, więc my możemy jakby tutaj zdecydować, jaki ten look ma być. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje nowości. Właściwie i nowości, i ulubieńcy, bo ja Wam już je pokazywałam. To są kosmetyki, które polecam i są moimi ulubieńcami lutego. Niedługo, słuchajcie, odezwę się w marcu z nowym odcinkiem. Już planuję właśnie z nowościami i zapraszam do poprzednich moich odcinków i do Waszego udziału w rozwinięciu mojego kanału. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa, idę na spacer.